Siemka, witam w Pokémonach Fire Red Version. Już próbowałem raz, tak naprawdę nagranie było wyśmienite, no ale kurde. Ja to jednak jeszcze nie jestem taki doświadczony w nazlokach, ale próbuję. O, to fajnie, nowa gra, sorry. Właśnie tam próbowałem swoich sił po raz pierwszy na nagraniu. Naprawdę wyglądało to zarąbiście. No ale szkoda, szkoda, że tak się to skończyło. No może po prostu ja się troszeczkę, wiecie, uzdrałem. Oczywiście Scorpio, nazwa się nic nie zmienia. Mam nadzieję, że muzyka nie jest za głośno, bo jak nie, to przy renderingu sobie trochę mogę to wyciszyć. Nie będzie to problem. Dobra, okej. Tak, Scorpio. A ty, ciebie to jakoś muszę przyklęcie nazwać. I każdy na pewno korzysta do kuchni, czy tam do łazienki. Niech będzie przeklęty Green. Szkoda, że jeszcze nie mogę do... No nie, serio? Nie, nie. Cholera, nie będzie. Holender ty, jasna. Nie dopasuje. Będzie trochę obraźliwie. Ale jakoś trzeba. Dobra. Jeszcze małe XD. Cię trzeba tutaj naprawdę przechścić za to, coś mi zrobił. Dobra. A jedziemy z takim nikiem. Może mi to położy lepiej. Dobra, czyli wiadomo, teraz jedziemy po potkę. Dobra. Parę zasad. Jedną zasadę tam skreśliłem. Częściowo. Bo jednak stwierdziłem, no. Dziewczyna mi powiedziała, oczywiście ją pozdrawiam. I ją bardziej niż pozdrawiam. No bo już uwielbiam. I. Problem był taki, że stworzyłbym z tego nazloka survival. Dosłownie survival, więc to by nie miało sensu. Dlatego lepiej opłaci mi się, jak wydam trochę tej kasy i kupię przedmioty, które mi bardzo pomogą. I chyba jednak zrobię taki myk. No, oczywiście Charmandera znowu biorę. To jest moja taka druga próba. Druga szansa dla Charmandera. I Nick pozostawię. Bo ja chciałem go nazwać od początku Fireheartem. Dlatego go nazwię Fireheartem. On i taka nazwa zostanie. Nie chcę tu nic zmieniać bardziej. A jeżeli znowu trafię na harem dwóch Pokemonów płci przeciwnej, czyli żeńskiej, to nazwię je tak samo. Ale zobaczymy, jakie to będą wtedy Pokemony. Dobra, on wziął ten grubas znowu Squirtle. Wiem, będziesz mnie hejtować w komentarzach, że wyzywam ci mistrza. No ale nie mogę sobie darować, że tak pierwszego pięknego nazloka w tak wstydliwy sposób, haniebny, przegrałem. No, od razu mówię. Nie jestem najlepszy w Pokemonach. Czuję się amatorsko. No ale musicie mnie zrozumieć, że no ja tutaj chciałem jak najlepiej. Dobra, o kurde, ale mnie to obito. Wstyd by było, jakbym przegrał teraz jeszcze zanim ten nazwok by się zaczął po dostaniu Pokeboli. No niewiarygodne, no w cholerę się cieszę. Dobra. Trochę szybciej chyba zacząłem teraz tego nazwoka, ale to wiecie, z naprężenia. I z tego powodu, że no liczyłem się z tym, że to są dla mnie jeszcze szanse, że kolejny nazlok może wyjść lepiej. Dobra, no i pierwsza walka od razu. I to nie mam jeszcze Pokeboli, więc nie mogę nic zrobić, mogę tylko po prostu walczyć. Jep, dobra. Dobra, jeszcze jedno takie ustawienie miałem zrobić. Tak, za shift miało być. Kurde, co ja nacisnąłem nie tak. To chciałem. No, ma być set. Jeszcze sobie zmienię ramkę na niebieską. Lubię niebieski kolor.
I szybkość walki, prędkość walki na szybkie. Tu od razu jeszcze save'a możemy walnąć. No co z tego? Chciałem sobie nadpisać, hello. Hello. Kurde, ale się spieszę. Tak, poza Pokemonami, co u was słychać? Jak te zimne wakacje wam mijają tego roku? Bo wiem, że są bardzo zimne. Znaczy no, to nie jest zima, naprawdę, dosłownie zima, ale no, temperatura nie urywa dupy. O, PJ atakuje, wspaniale. Kurde, tylko mi nie padnij. No serio, ja już traumy zaczynam nabierać. Kiedy padnę, a kiedy przeżyję. A każdy nazlok będzie inaczej wyglądał. Oczywiście w zależności jak wytrzymam. A teraz nie mogę sobie darować, kiedy znowu miałbym naprawdę przegrać takiego nazloka. Po raz drugi. A parę razy ćwiczyłem poza nagrywaniem. No to powinienem jeszcze expić te pokemony poza nagrywaniem, ale to wiecie. Przyjemnie mi się komentuje gra. Na co ja mam odchodzić wam na parę minut, kiedy to tak wspaniale brzmi, wygląda. Muzyka sobie leci w tle. Oczywiście, żebym nie dostał praw autorskich. Miej nadzieję. No ale to jest chyba tak wypuszczone, żeby sobie każdy mógł dodać, posłuchać. Chociaż wy możecie dawać swoje propozycje. Zależy kto leci, znaczy kto leci, kto lubi słuchać w stylu Nightcore. No a ja się już tak przyzwyczaiłem, że dla mnie Nightcore to jest jak zwykła muzyka. Zwykły gatunek przerobiony, remiksowany, że tak powiem, na Nightcore. Więc dla mnie taki Nightcore to jest jak zwyczajne słuchanie muzyki. Jakoś mi to nie robi większej różnicy, ale z drugiej strony wam się pewnie też przyjemnie słucha. Idziemy najpierw jeszcze po mapę do Daisy. Tego nie zapominam, że mam taki odruch po prostu, że nie zapomina się takich rzeczy. No i czekaj, mamy te pokebole, bo ja już zapomniałem. Tak, mamy pokebole. No i teraz chcę sobie tu złapać pokebola. Pokebola. O, jest ratata. Tak jak w poprzednim nazloku było. Który oczywiście nie zostanie wrzucony. Trzeba trochę osłabić tego pokemona. Nie pokonamy go na hita? Nie, skądże. Teraz zobaczymy, czy zmieścimy go. Jest, nie przeciwstawiła się. I znowu kobitka, ratata. No i przez 2T, dobrze. Nazwiemy ją inaczej. Znaczy inaczej, tak jak nazywałem. Tylko nie z dedykacją dla mojej dziewczyny, tylko dla przyjaciółki. Kumpeli, nie przyjaciółki, bo tak brzmi inaczej. Żeby nie było. No i oczywiście tak będzie się nazywać ratata. I tym razem nie zginie, bo narzuciłem klątwę na Greena. Więc teraz nie masz szans, bo będę mądrzejszy tym razem i zrobię coś, czego nie zrobiłem wcześniej, czyli po prostu trochę wyekspię te pokemony na wyższy level. Tu już zapaliśmy, dobra. Teraz ciebie, ratata, trzeba tutaj wydymać. Też kobitkę. XP jest, darmowy. Kolejny pokemon, PJ. Jedziemy na pełnym koksie. Nie możemy paść. Nine, ja się nie zgadzam. Ember, wykończ. Jest! Już myślałem, że padnę. Dobra, do Poke Center. Dobra, ja taki byłem mądry, że swojej dziewczynie powiedziałem, że ja przejdę na zloka bez zgonu jakiegokolwiek. No ale byłem naprawdę głupi i przyznałem jej rację, że no byłem głupi. Dobra, teraz do sklepu. Czyli moja taktyka to kupujemy potki. 5 potków to było? Nie, 4. Żeby nie oszaleć. Tak. Teraz tych trucizn, antidotów. 8 sztuk. Tak. Czyli tyle, ile kupowałem poprzednim razem. Dobra, teraz save'a walniemy. O tym nie wolno zapominać, bo jak zapomnę, to będzie katastrofa. To będzie katastrofa.
O, zrobimy jeszcze taki mały haczyk. A nie, 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 tu jest pokeball do złapania. To nie ma mowy o omijaniu. A skoro nadrobiłem trochę czasu, czasem, spoko, to teraz możemy złapać tu kolejnego Pokemona. O, jest Monkey! Kurde, ja chciałem PJ'a. Naprawdę, chciałem PJ'a. Ale cóż, to jest traf losowy, no więc Monkey'a męskiego, nazwę inaczej. Tylko najpierw ciebie tutaj trochę trzeba uszkodzić. To nie miara. No i teraz do Pokebola. Łapię cię. Dziękuję. Mamy cię, Monkey. A teraz jak cię nazwiemy? Dobre pytanie. Będziesz ofensywnym Pokemonem. Dlatego no ofensywnego pojedziemy po całości. Dlatego jedziemy z grubej beki. Ale. Chciałem nazwać go Leonardo, ale to będzie chore imię, dlatego jedziemy bardzo brutalnie, tak bardzo polsko, bo wiecie, kogo mam na myśli. Tak, niby on ma być najlepszy, ale ja w niego nie wierzę. Zmieści się, jest, zmieścił się, piękny Cristiano, prawie jak Ronaldo. Ale Cristiano. Dobrze, jedziemy. No, zmieściło się wszystko. Idealnie. Teraz tak. Save'a robimy. Save. Save. Kurde, zapisz. Wypad do lekarza. Bo nie poszedłem wcześniej prawdopodobnie i byłem takim głupim, że pozwoliłem sobie na to, żeby dać potkę, no i paść. To było chyba najgorsze, co mogłem zrobić. No ale wiecie co, powinienem jeszcze podekspić trochę te Pokemony. Jeżeli mam w ogóle coś w stanie robić krzywdę. O, będziemy mądrzejsi, będziemy naprawdę mądrzejsi. Pójdziemy jeszcze na drogę numer 2. Ten traf się nie będzie się liczył, bo to jest Weedle. A my go nie będziemy mieć, no niestety. Bo ma ten starzec. Więc to się akurat nie będzie liczyło. Ale pójdziemy sobie na drogę numer 2. Czy powiedzmy, że tak, Weedle nie możemy już złapać, a po drugie nie opłaca się łapać Weedle, bo to jest tak cholernie słabe, że no nie nadaje się do walki. Mamy już Rattatę. Sorry, tu wskazuję wam Pokeball, tam gdzie jest Rattata napis. No to trzeba go pojechać. No najłatwiej by było, jakbym wyciągnął no Ricky jest mocniejsza od Cristiano. No tak to przynajmniej wygląda, dlatego wyciągniemy Ricky. Cholera, tak głupio, że nazywam Ricky, a nie Primo. Ale jak złapiemy jakiegoś Pokemona konkretnego, to cię tak nazwę, spokojnie. Dobra, żebym tylko nie padł teraz. Dobrze, jest, wygrana. Dobrze, masz expa. O, Fireheart na 8 levelu. 12 expa. Przydałoby się teraz pójść do lecznicy. Bo to jest niezmiernie ważne, żeby po każdej walce przynajmniej pójść po rozum do głowy i wyleczyć te Pokémony, bo to jest naprawdę delikatna głupota. Jeden zły błąd i no, po pokach, że tak powiem. A ja chcę się starać, tak, żeby ich nie stracić. Tych biedoczków. Dobra, co my tu złapiemy? Znowu Rattata, no serio. No to Ricky, wiesz co masz robić. Jedziemy. Wiem, to nagranie teraz będzie trochę inaczej brzmiało, bo to było z dedykacją, ale przyjaciółka też się na XP. No i do lecznicy od razu. O, wiecie, żeby nie było, że nie dbam o Pokemony. Nie chcę leczyć won. Dobra. Teraz mam nadzieję, że tym razem złapię. Złapię tego Pokemona, którego chcę. Zrobimy save'a. Kurde, co z tą Rattatą? Holender jasna. Kurde,
w końcu się to skończy, że wyekspie Ricky i będzie masakra. Cholera. Tylko, że ja też ekspię jednocześnie Fireheart'a, więc... Trochę korzystnie, powiem szczerze, że się tak wyekspię i potem pójdę na tego Greena, to znaczy Somata. To wiecie, te kostki do zmywarek. Wiem, brzmi to tak fatalnie, ale no musiałem rzucić na tego dziada klątwę. Serio? To już czwarty raz. O rany, o rany. Może teraz Cristiano? Dobra, dziabni Cristiano. A co to jest, to Lir? Oj, zrobiłem chyba głupotę. Jest, wygram to. Dobrze. Cristiano ma 8 punktów expa. Cristiano musi też iść do lecznicy, bo złapał kontuzję czworonożnego. Wiecie, o co chodzi, ta kontuzja czworogłowego, a czworonożnego, co ja gadam. Co on raczkuje Cristiano na boisku? Czworogłowego. Na nodze, rzecz jasna. Dobra, save'a znowu uwalniemy. Myli mi się z Enterem, no sorry. Dobra. I teraz trafię innego Pokemona. PJ! Tylko czemu męski? Czemu? Cholera. Teraz się robi harem, ale z facetów. I to mi się nie podoba. Jedna kobieta na trzech chłopów? Nie brzmi to dosyć wybornie dla mnie, ale dla... że tak powiem, dla Ricky to będzie pewnie pewne doświadczenie, ale dobra. Osłabimy Pokemona. No i chyba tyle wystarczy, bo możemy już użyć Pokebola. Jest. Ty mi się stawiasz? O ty, ja cię naślę teraz innego Pokemona. Osłabi cię trochę. I teraz cię łapię, no i zmarnowałem Pokebola, którego będę musiał teraz kupić za własne hajsy. Dobra, męski PJ. Cholera, i tu kolejny nick się przyda. Dobra, już chyba nick wymyśliłem odpowiedni. Sorry, ale mam teraz naprawdę cholernie dziwne skojarzenia. Wiem. Możecie się ze mnie śmiać, ale... Primo będzie wiedzieć, o co chodzi. Tego nie było. Dobra, jedziemy do lecznicy. No dobra, ty. Dobra, parę wdechów musiałem wziąć, bo normalnie oszalałem. Dobra. Ogarnąłem się już w miarę. Save'a walniemy. Pięknie. Hym. Może teraz stawimy się Greenowi? Chociaż ja bym był ostrożny i trochę spróbował zobaczyć, jak te moje Pokemony się mają. 8, 4, 3, 3. No nie podoba mi się taka sytuacja, dlatego powinienem trochę wyekspić. Sorry, że tam jest Ricky, a nie Primo. Mam nadzieję, że się na mnie nie obrazisz. Ale tak jak ci pisałem na Skype'ie. Tak, bo z nią piszę generalnie. Poza tym, że się z nią spotykam, to jeszcze piszę. Dobra, ratata na ratatę, więc no prosta sprawa, ratata wygra. Tylko wiadomo teraz, które ratacisko wygra. Pięknie, no ekspimy, bo ratata to jest naprawdę potężne stworzenie. Tak przynajmniej legendy mówią. I ale się nie mylę. To, o kurde, teraz spadówka. To na full ofensywie spadówka, bo Ricky już mogła paść. Cholera, no nie, no fatalnie.
No ale expić trzeba, nie? Jak się chce coś dokonać. O, jest ratata na ratatę. Wyekspimy. Co do asasyna, to myślę, że mógłbym też jeszcze wrzucić następnego dnia. O ile jeszcze zdążę w ogóle te pokemony wrzucić. O kurde, zmiana. I to poważna zmiana. A może tak sniff. Bo nie ma co ryzykować. Dam startera, żeby pokonał od razu. Dobrze. Do lecznicy. Bo ja mogę jeszcze nagrać asasyna, ewentualnie jeszcze w nocy. Ale wrzucić na następny dzień. Dobra, póki co teraz trzeba wyekspić trochę. O, Spiro. Szkoda, że nie mam Spiroła. No ale mamy PJ-a. To się generalnie liczy. Więc teraz trzeba ekspić Ricky. Szkoda, że nie Primo, że tak będę się powtarzał. Na propsie! Kurde, jaki Legolas! Normalnie. O, manki żeński. Myślę, że problemu nie będzie. Chociaż dziabie nieźle. Dobra. Myślę, że teraz już będzie lepiej. Bo ja zrobiłem naprawdę chorą głupotę i nie poekspiłem. No, ale to chyba musiałem się generalnie też rozgrzać, żeby dojść do takiego wniosku, żeby poekspić te pokemony, żeby były trochę silniejsze. No pięknie mi to idzie. O, mamy quick attack. O dziwo, nie idę się leczyć, tylko dalej walczę. O, o, uwaga. Jest! Dobrze, teraz do lekarza z Ricky. Tak. Generalnie przyjemniej mi się teraz gra. O wiele przyjemniej, kiedy ruszyłem po rozum do głowy, żeby wpaść na pomysł, by expić. Bo nie ma czegoś takiego, że nie wolno expić, tylko wręcz to jest wskazane. Dobra, jedziemy cię z quick attacka. O, jakie kryty poszły. To był super efektywny cios. Ratata na ratatę, mówisz. I znowu flawless victory, jak to w Mortal Kombat brzmi. Quick attack. Tu już nie będzie tak łatwo. O kurcze. Blaszka. Jest, ucieczka udana. Czyli tu tym razem nie zrobiłem żadnej ucieczki. Bo na pierwszym, za pierwszym podejściem próbowałem, ale bez sensu to było, bo nie wiem, czy to akurat liczy się, typuje w innych tych zasad, żeby nie uciekać w czasie walki. No ale teraz jakoś myślę, że nie ma sensu uciekać, skoro jestem taki mocny, potężny. Dobra, to już będzie 8 level. Kurde, a teraz trafiamy na Mankeye godnego levela. Teraz save'a w ogóle walniemy. I tak sobie myślę, że moglibyśmy stoczyć walkę. Tak, naprawdę, mógłbym teraz stoczyć walkę z Greenem. O, teraz się tu pojawił Green. O dziwo. Dobra, zobaczymy. PJ kontra Ratata, czyli Ricky. Jedziemy z quick attacka. O kurde, coś. O! Zaryzykować czy nie zaryzykować? Bo kto nie ryzykuje, nie zyskuje. Dokładnie. Ojć. Ale Ricky, teraz musisz pójść na zmianę. Bo ty tego nie przetrwasz. I wpuścimy startera. Więc no teraz generalnie będzie sieczka. Kurde, co to takie słabe? A no bo to są godni rywale. I mnie nie pokonasz, nie ma mowy. Jest! 9 level Ricky. I starter też 9 level. Pięknie. No i Somat, rzuciłem na ciebie klątwę. I co możesz teraz mi zrobić? Możesz mi teraz naskoczyć. I szczerze, takim akcentem mógłbym skończyć już odcinek, tylko teraz pójdziemy jeszcze podleczyć wszystkie poki. No i myślę, że tu możemy skończyć odcinek. To jest taki wstępny. To jest taki wstępniak, zanim zacznie się naprawdę prawdziwa zabawa.
Dajcie mi znać w komentarzu, jak wam się to wszystko potoczyło w czasie oglądania, jeżeli ktoś to w ogóle obejrzy. Tylko, no błagam was, skoro jest teraz era Pokemonów XXI wieku, gdzie jest hype na latanie po dworze z telefonem albo tabletem i szukaniem Pokemonów, to czemu nie może być hype na domowe Pokemony, że tak powiem, no. Dajcie znać w komentarzu, czy wam się teraz taki pomysł podoba, czy olejecie to z prawej, byście chcieli Asasyna u mnie oglądać albo MTA. No ale dajcie mi znać i tak wszystko w komentarzu. Generalnie mi się podobało, dałem sobie drugą szansę i nie zmarnowałem tego, wykorzystałem wszystko fajnie. Pozdrawiam. Oczywiście kocham pewną osobę. Trzymajcie się, na razie. Oczywiście miałem na myśli Primo. Yo!